Dzień dobry. Gościem Rzeczy o Polityce jest Piotr Apel, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będzie akcji promującej Polskę i polskie osiągnięcia, polegającej na tym, że nasz wybitny żeglarz Mateusz Kusznierewicz miał pływać jachtem. Kontrakt został zerwany. Żal panu, że nie będzie takiej akcji promocyjnej? Zastanawiam się, co tak naprawdę, czym będzie mogła się pochwalić fundacja, bo jeszcze niedawno poza plakatami, no to mówili, że przecież miał być rejs. Niedawno informowali również o zatrudnieniu lobbystów w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że nieskutecznie, bo mamy problem z pomnikiem i żadnej reakcji polskiej fundacji. Znaczy, samego rejsu nie uważam, żeby to był jakiś super trafny pomysł. Natomiast jeżeli wydajemy pieniądze, to albo rozliczmy się z tych pieniędzy, bo przecież jak został kupiony. Ale też właśnie podobno nie został kupiony i wcale... No ale jakieś pieniądze zostały wydane. Znaczy, jeżeli ktoś trafnie na Twitterze wczoraj podsumował to tak, że fundacja zerwała umowę z Kusznierewiczem, ponieważ Kusznierewicz zbankrutował, ponieważ fundacja mu nie zapłaciła za remont. No właśnie. To jest jakaś dziwna sytuacja, kiedy Polska Fundacja Narodowa jedyne czym się zajmuje to albo promocją sądów i kiełbas w sądzie, albo właśnie wykańczaniem fundacji sportowców, bo niczym innym tak naprawdę pochwalić się nie może. Się zastanawiam, jak dużo jeszcze wpadek i takich kuriozalnych sytuacji musi dojść do fundacji, żeby polski rząd, premier Morawiecki, zajął się zarządem fundacji, bo to bezpośrednio prezesi spółek podległych rządowi decydują o tym, jak będzie wyglądać skład osobowy w zarządzie fundacji, jak będzie ta fundacja prowadzona. I albo ją zlikwidujmy, albo zajmijmy się na poważnie promocją Polski i budowaniem polskiego wizerunku, ale nie w taki sposób, że zatrudniamy firmę PR-ową od dbania o wizerunek samej fundacji. No chyba dbanie o ten wizerunek jest bardzo potrzebne po kolejnej, można powiedzieć, czy kompromitacji, czy awanturze. Prawo i Sprawiedliwość pewnie powiedziałoby po kompromitacji amerykańskich samorządowców. Chodzi o słowa na temat naszego marszałka Senatu, Stanisława Karczewskiego, którego burmistrz Jersey nazwał antysemitą w takim emocjonalnym wystąpieniu, a poszło o pomnik katyński, który znajduje się na terenach, gdzie pan burmistrz chciałby park prawdopodobnie. No to park, miejmy nadzieję, że to ewentualnie tam park będzie, bo wiele wskazuje na to, że deweloper chce tam budować zupełnie co innego i to chodzi o ziemię, którą leży w dobrym punkcie i deweloper chce uzyskać pieniądze. Natomiast ta sprawa z marszałkiem Senatu oczywiście jest oburzająca i myślę, że nie zasłużył na to, żeby nazywany był antysemitą, ale zaczęła się trochę wcześniej. To znaczy wypowiedź marszałka Senatu mówiąca o tym, że zadzwoni do wiceprezydenta Stanów, żeby ten doprowadził do porządku burmistrza, no to jest co najmniej niezrozumiałe, no bo ten podział władzy na lokalną i federalną w Stanach jest bardzo wyraźny. Nawet, a nie są, gdyby byli z tej samej partii, to burmistrz miał prawo się oburzyć, bo nie ma prawa wiceprezydent ingerować w samorządy, po prostu. I taka arogancja i taka nieznajomość tematu ze strony marszałka być może sprowokowała do absolutnie nieuzasadnionych stwierdzeń burmistrza. I teraz, ale co należałoby w tej sytuacji zrobić? Bo przede wszystkim w New Jersey jest 9 radnych. Ja nie rozumiem, dlaczego tyle dni nie spotkał się z nimi ambasador. Dlaczego nie... Podobno konsul robi wszystko na miejscu, co może, tylko że nie bardzo widać efektów. No tak, tylko ja jestem przekonany, że gdyby polski ambasador zechciałby poprosić ich o spotkanie, to ci radni na pewno by się spotkali, bo nie znam radnego, który by odmówił ambasadorowi jakiegokolwiek państwa do spotkania. Myślę, że gdyby Polska Fundacja Narodowa rzeczywiście chciała dbania o polski wizerunek, już dawno na biurkach tych radnych znalazłaby się historia, czym był Katyń dla Polski i czym tak naprawdę, o czym jest ten pomnik, po to, żeby ich doinformować. A trzeba też przypomnieć, w jaki sposób powstał, że to są składki Polonii miejscowej. Absolutnie. To jest ta historia pomnika, sama historia pomnika już buduje pewną taką dobrą legendę dla tego, żeby ten pomnik został. Ale oprócz tego cała historia
z zbrodni w Katyńskiej jest też, myślę, na tyle przekonująca, że powinna przekonać radnych do tego, żeby ten pomnik jednak nie był usuwany. No tak, ale część polityków PiS-u, a nawet część polityków ruchu Kukiz 15 mówi, istnieje antypolonizm. Nienawidzą nas, nie lubią nas, są nieżyczliwi. Być może tak jest. Z pewnością. Te słowa burmistrza nie są lubią. Miłe, ale czy pan obserwuje takie zjawisko, że nagle Polaków wszyscy zaczęli nie lubić? No właśnie, myślę, że na pewno zawsze byli i będą ludzie, którzy nie darzą sympatią Polaków, ale to nie jest tak, że jest jakaś zorganizowana machina nienawiści antypolskiej, bo to byłaby przesada. Znaczy, jeżeli prowadzimy nieskuteczną politykę zagraniczną, prowadzimy nieskuteczne budowanie diaspory polskiej, bo to byłoby kwintesencją i kluczem do rozwiązania wielu problemów tego typu. Gdybyśmy mocno zainwestowali w tworzenie polskiej diaspory na tyle wpływowej, na tyle znaczącej, że nikt by nawet przez myśl by nie przeszło, żeby jakikolwiek sposób dotknąć polskich Polaków i polskie pamiątki, polskie pomniki. No ale zwykle tak jest, to rodzice zawsze celują w takich pouczeniach wobec dzieci, kiedy wracają pokłócone z kimś ze szkoły albo po jakiejś bójce. No, nie należało się bić, ale pamiętaj, zawsze winne są dwie strony. Może my troszkę sobie zasłużyliśmy na, nie to, że na niechęć, czy na to, że ktoś nas nie lubi, tylko na to, że ten wizerunek jest bardzo mocno nadwyrężony. Oczywiście jest kwestia tej ustawy o IPN-ie, szczególnie w Stanach istotnej, ale nie tylko. Znaczy nie tylko. Mamy rzeczywiście duży problem z budowaniem polskiej narracji. I wiele rzeczy, które dzieje się w Polsce, rozumiane na świecie są inaczej niż powinny i nawet wyolbrzymiane, tak jak ustawa o IPN, ona jest traktowana zupełnie inaczej niż byśmy chcieli, żeby ona była traktowana. Ale z jakiegoś powodu tak się dzieje. Dlatego, że mamy niedziałającą dyplomację, tą miękką dyplomację, która jest kluczowa w tego typu sprawach. I to z jednej strony to jest wzmocnienie diaspory, o którym mówiłem wcześniej, ale z drugiej strony też budowanie i korzystanie z narzędzi, które już są, czyli na przykład polskich instytutów, samego Instytutu Adama Mickiewicza, czy wreszcie Polskiej Fundacji Narodowej, czy ministrów odpowiedzialnych jak pani Anders do tego, by budować dobry wizerunek i dobry przekaz. Do Stanów często jeździ, ale chyba nie buduje. Jak widać, trudno, ja się dziwię też, że do tej pory jej nie było w New Jersey, a myślę, że w tym czasie była w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, dopóki nie będziemy myśleć wspólnotowo i jakoś zdroworozsądkowo o tym, co możemy i jak możemy osiągnąć, a będziemy rzucać, nie wiem, takie apele, że o to zadzwonimy do wiceprezydenta i sprawę załatwimy, no to będziemy mieli to, co będziemy mieli. Znaczy, to jest nasza taka arogancja, nieznajomość tematu, no doprowadza do pewnej przesadnej odpowiedzi również Amerykanów i daje im do tego mówimy pretekst. Mówimy o dyplomacji, czyli tym, co przynależy ministrowi spraw zagranicznych, który miał właśnie budować. No więc właśnie, o to chciałam zapytać, o to nie tylko, czyli o pana prezydenta. Również pana prezydenta, również pana ministra kultury, pana premiera Glińskiego i również miejsce bezpośrednio premiera Morawieckiego, który nadzoruje spółki, które z kolei nadzorują Polską Fundację Narodową. Ale ja bym się chciała zapytać o prezydenta, z którym przecież ruch Kukiz 15 ma dobre relacje. Załatwialiście różne sprawy z panem prezydentem podczas spotkań. No, widać, że te stosunki są, a może już nie są dobre. Może byście coś doradzili panu prezydentowi, jeśli chodzi o budowanie wizerunku kraju? No, określone narzędzia prezydent ma i stara się je wykorzystać. Być może za mało. Natomiast to nie jest tak, że jedna osoba z tych pięciu czy sześciu, których jest bezpośrednio zależna wizerunek, jest w stanie zrobić wszystko i tą taką fatalną retorykę, która jest stosowana w Europie i w Stanach Zjednoczonych na nasze życzenie czy na naszą prowokację. No to nie jest w stanie odwrócić sam prezydent, więc myślę, że w sprawie pomnika warto, żeby zrobił coś więcej. Być może wysłał ministra, który spotkałby się z radnymi, ten na pewno też znowu nie mogliby mu odmówić, ale pytanie, czy to jest rzeczywiście zadanie prezydenta, a nie właśnie ambasadora czy konsula.
czy właśnie Polskiej Fundacji Narodowej. Ale może gdyby polska polityka, także historyczna, była konsekwentna, to byłoby łatwiej. A przecież można zaobserwować... Gdyby była w ogóle, bo to jest problem. My nie mamy polskiej polityki historycznej. Mamy rwanie tej naszej historii na te kawałki, które odpowiednio pasują do układanki bieżącej polityki. A czy my rwiemy tą historię, naszą przeszłość, po to, żeby dopasować do tego, by zaatakować przeciwnika, czy postawić przeciwnika w trudnej sytuacji, czy żeby wyprzedzić przeciwnika w byciu bardziej patriotą, bardziej antyrosyjskim, czy bardziej bohaterskim. I to jest nasz problem. My nie mamy polityki historycznej. My jesteśmy w stanie sami zbudować własnej narracji historycznej na nasz wewnętrzny rynek tutaj wewnątrz Polski, a co dopiero nie jesteśmy w stanie go sprzedać czy zbudować na Zachodzie i opowiadać o polskiej historii z dumą, z tym wszystkim, co czym warto się chwalić, ale też z pewnym dystansem, pewnym takim zrozumieniem, że wśród nas byli też osoby niegodne. Jeśli mówimy o wizerunku, to jeszcze wizerunek ruchu Kukiz 15 mnie interesuje, bo o ile przez pierwszy rok przed wyborami, po wyborach można było mówić, że wiele różnych osób weszło ze stowarzyszeń, z różnych grup, że coś się z tego wykluje. No rozumiem, że nie partia, ale ruch o jakichś takich bardzo stałych punktach, no to od czasu, kiedy temat JOW-ów odszedł, nie widać konsekwencji i nie widać też za bardzo lidera Pawła Kukiza, który by się konsekwentnie w różnych sprawach programowych wypowiadał, a sondaże lecą w dół. Mamy zdecydowanie i cały czas o tym mówimy, o roli obywatela w podejmowaniu decyzji o roli referendów, o tym, by uprzedmiotowić obywatela, tak by on był rzeczywiście... Rozumiem, że popieracie pomysł pana prezydenta o referendum konstytucyjnym oczywiście nie 11 listopada. Nie bez zastrzeżeń. Termin jest dość dyskusyjny i tak naprawdę pytanie, co będzie w tym referendum. Ale oprócz tego jest jeszcze piątka Kukiza, bardzo ważny dla nas zestaw reform koniecznych do usprawnienia finansów państwa. W odpowiedzi na piątkę Morawieckiego pojawiła się piątka Kukiza, która no mówiła o tym, żeby... No teraz pan premier już ma szóstkę, bo sprawa niepełnosprawnych doszła, tylko ta szóstka jest raczej załatwiana na jedynkę jak na razie. Tak, to jest taka raczej 5 minus niż 6. To widzieliśmy wczoraj podczas prac komisji, widzimy, co premier jak próbuje wykorzystać sytuację niepełnosprawnych, zapowiadając daninę solidarnościową, co de facto ma oznaczać podwyżkę podatków. I pytanie, czy to nie jest ścieżka Donalda Tuska? Czy to nie jest tak, że jak Donald Tusk zapowiadał, że nie będzie podwyższać podatków, że będzie tylko i wyłącznie je obniżać, a de facto doprowadził do 20 podwyżek. Ale zaraz, wróćmy teraz... na ścieżkę ruchu Kukiz 15. Ja wiem, że nie doszły koalicjant, czy też opozycja zawsze dobrze krytykuje partię rządzącą, jak się wsłuchać we wszystkie możliwe dyskusje. Ale nie odpowiedział mi pan na pytanie o ruch Kukiz 15. No, ruch Kukiz 15 jest ruchem obywatelskim, do którego najważniejszym punktem jest kwestia roli obywatela w podejmowaniu decyzji. Jesteśmy takim ugrupowaniem skrajnie prodemokratycznym. I to jest nasz filar i to jest coś, co dla nas jest najważniejsze. Kolejna kwestia to jest kwestia regulacji podatkowych, tak żeby one były jak najprostsze, jak najbardziej przejrzyste i jednocześnie płacone przez wszystkich w sprawiedliwy sposób. To znaczy teraz widzimy korporacje, które unikają płacenia podatków poprzez wyprowadzanie kosztów czy doprowadzenie poprzez różne niestety legalne sposoby, te pieniądze są transferowane z Polski, te pieniądze są niepłacone w postaci podatku. Nam zależy, żeby wszyscy płacili niezależnie od tego, jakich mają dobrych prawników, żeby te podatki do tego wspólnego kotła podatkowego to się dorzucali. To i zapachniało lewicą teraz. Ale to nie jest, to jest zdrowy rozsądek. Znaczy, I to się akurat zgadzam. Myślę, że ten podział lewica i prawica przestaje być aktualny. Dla mnie są rzeczy mądre i niemądre. I opodatkowanie dużych korporacji i w ogóle pilnowanie, żeby duże korporacje nie miały zbyt dużego wpływu na prawodawstwo, bo to jest bardzo duże zagrożenie. To znaczy, jeżeli kapitał
czy obrót spółki, międzynarodowej spółki jest większy niż dochód państwa, to ich możliwość wpływu na legislację i tworzenie takich zasad prawnych, które umożliwią im optymalizację zysków, to jest bardzo ładne określenie, bardzo niebezpieczne. To już są tematy na naszą pewnie następną rozmowę, a za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Moim gościem był poseł ruchu Kukiz 15 Piotr Apel.